Czas na przegląd prasy. 7:38 na zegarach, a to oznacza, że zaglądamy do tego, co w dzisiejszych dziennikach. A zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. I tutaj na jedynce Tusk z Weberem walczyli o praworządność w Polsce. Belgijska policja w ich siedzibie, strona 4, tam szczegóły. Policja dokonała nalotu na siedzibę Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli. Na celowniku niemieckich i belgijskich służb znaleźli się szef formacji i następca Donalda Tuska. Na tym stanowisku Manfred Weber i prowadzona przez niego kampania do Europarlamentu w 2019 roku. To pokazuje smutny obraz instytucji europejskich. IPL i Lewica od lat dominują w Europarlamencie, a mają problemy z korupcją. W sytuacji ciągłego moralizatorstwa wobec Polski to kuriozum. Ludzie, którzy pouczają o praworządności, sami są umoczeni w korupcję, mówi nam Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj w Polsce oficjalną wizytę złoży Wołodymyr Zełenski wraz z Ołeną Zeleńską, swoją małżonką. Prezydent Zełenski w Polsce. Już dzisiaj do Polski przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który złoży pierwszą oficjalną wizytę w Polsce od czasu wybuchu wojny. Będzie to jednak już kolejne z wielu jego spotkań z przedstawicielami najwyższych polskich władz, którzy od momentu ataku Rosji na Ukrainę kilkukrotnie odwiedzili naszych wschodnich sąsiadów. W spotkaniu z prezydentem Zełenskim wezmą udział klubowicze Gazety Polskiej. Niezwykle nas to cieszy, że nawet zagranica docenia naszą działalność w Polsce i nasz wpływ na politykę, ocenił prezes klubów Ryszard Kapuściński w rozmowie z Codzienną. I szczegóły tej wizyty wraz z harmonogramem, takim bardzo ogólnym, dlatego że ze względu na bezpieczeństwo jeszcze nie wiemy do końca, jak wygląda ten dzisiejszy kalendarz Wołodymyra Zełenskiego. Wiemy natomiast, że na pewno spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, z premierem Mateuszem Morawieckim i na Placu Zamkowym będą mogli i Polacy, i Ukraińcy mieszkający w Polsce spotkać się z władzami Ukrainy, z prezydentem Ukrainy. Duże galerie handlowe do zamknięcia, pyta dzisiaj Gazeta Polska Codziennie. Sąd Najwyższy orzekł, że system pobierania opłat eksploatacyjnych przez duże galerie handlowe, w którym jednych najemców traktuje się w sposób uprzywilejowany kosztem innych, narusza zasadę równego traktowania. Niemcy mogą teraz dochodzić od właścicieli centrów handlowych zwrotu nienależnie pobranych opłat. To może oznaczać dla nich milionowe straty. Na stronie 9 znajdą Państwo szczegóły. I jeszcze bardzo ciekawy artykuł rozmowa z Jadwigą Wiśniewską, europosłanką Prawa i Sprawiedliwości. Blisko 40 rezolucji przeciwko Polsce zostało przyjętych w Unii Europejskiej, odkąd PiS wygrało wybory w 2015 roku. Wszystkie były albo inicjowane, albo zagorzale wspierane przez europosłów opozycji, którzy wręcz błagali unijnych komisarzy, aby ci sankcjonowali Polskę. Żadne inne państwo należące do Unii nie ma takich problemów z opozycją jak Polska, mówi Codziennej europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Drodzy Państwo, trwa właśnie Wielki Tydzień, jesteśmy przed świętami Wielkiej Nocy. To są wyjątkowe, szczególne święta. Mam nadzieję, że Państwo uwierzycie w to, że to, co lepsze, do nas przyjdzie, że będzie to zwycięstwo dobra nad złem. I właśnie Gazeta Polska Tygodnik dzisiaj odnosi się do świąt, do polskie zmartwychwstania. Tak dzisiaj brzmi okładka Gazety Polskiej Tygodnika. I co ciekawe, na pierwszej stronie znajdą Państwo życzenia Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Życzenia, jakie kieruje do klubowiczów Gazety Polskiej. Dziękując Państwu za Wasze wieloletnie zaangażowanie na rzecz budowy wolnej, niezależnej, silnej duchem i gospodarką Polski, za jakże liczne spotkania i inicjatywy podejmowane od początku Waszej 30-letniej działalności. Pragnę z całego serca życzyć Państwu i Państwa bliskim zdrowych, rodzinnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz błogosławieństwa Bożego. Niech kolejne miesiące tego roku przyniosą Państwu także jak najwięcej zadowolenia z obrotu spraw w naszej ojczyźnie. Dzisiaj w Gazecie Polskiej takie słowa kieruje prezes Prawa i Sprawiedliwości do wszystkich czytelników, również Gazety Polskiej. A w dzisiejszym wydaniu, w dzisiejszym tygodniku Polskie Zmartwychwstania Tomasz Łysiak, szef działu Historia, w bardzo analityczny sposób analizuje, no właśnie, naszą polską historię i te momenty, w których było ciężko i te momenty, w których było naprawdę trudno, ale Polacy zawsze wierzyli w to zwycięstwo dobra nad złem. No i udawało się wielokrotnie i o tym pisze dzisiaj Tomasz Łysiak. Od zarania Polski w nasze dzieje wpisana była historia krzyża. Decyzja Mieszka I o przyjęciu chrztu i chrystianizacji państwa Piastów włączyła nas w krąg cywilizacji katolickiej, łacińskiej. Święta Wielkiej Nocy, w czasie których tradycyjnie dokonuje się chrztu, nabrały dla nas już wtedy wielkiego znaczenia. Na przestrzeni tysiącleci wiara przodków naszych umacniała się w nadziei płynącej ze zmartwychwstania, zaś Kościół katolicki stawał się skałą i opoką polskiej tożsamości. Tym silniej przeżywaliśmy Wielkanoc, gdy nam wolność i niepodległość odbierano w okresie zaborów czy okupacji. Dzisiaj przeczytacie naprawdę świetną, historyczną analizę takiego właśnie historii krzyża w Polsce. Serdecznie Państwu polecam. Obrzęd chrztu katechumenów właśnie w Wielką Sobotę sięga tradycją pierwszych wieków chrześcijaństwa. Zatem jeśli władca Polski przyjmował sakrament, musiało się to stać właśnie w czasie świąt wielkanocnych. Serdecznie Państwu polecamy. A o drzewie życia wiecznego pisze dzisiaj Tomasz Panfil. Ujrzawszy przed sobą na ziemi krzyż, upadł Jezus na kolana, objął go rękoma i ucałował trzykroć, przy czym odmówił po cichu wzruszającą modlitwę do Ojca Niebieskiego, w której dziękował Mu, że już zaczyna się odkupienie ludzi. Dzisiaj czytamy, drodzy Państwo, na stronie 12. Również serdecznie Państwu polecam. Bo to bardzo ważny tydzień, żeby przygotować się do tych świąt Wielkiej Nocy. Mogą Państwo jeszcze to zrobić, możemy to jeszcze wszyscy wspólnie zrobić. Pamiętajcie, na antenie Telewizji Republika również specjalna ramówka w święta wielkanocne. Serdecznie Państwu polecamy. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj zajmuje się, uwaga, abdykacją Zbigniewa Ziobry. Budżet, awanse i decyzje merytoryczne. Wszystkie te kompetencje prokurator generalny przekaże krajowemu. To na wypadek utraty władzy, przewidują eksperci. Projekt zmieniający m.in. prawo o prokuraturze, który w poniedziałek ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, przekazuje praktycznie wszystkie istotne uprawnienia prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w ręce jego pierwszego zastępcy, prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że chodzi tylko o doprecyzowanie przepisów oraz usankcjonowanie praktyki polegającej na tym, że prokurator krajowy realizuje zadania prokuratora generalnego na podstawie wydanego mu zarządzenia. W rzeczywistości jest to fundamentalne przeorganizowanie modelu nadzoru nad prokuraturą, czytamy dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Finlandia członkiem NATO. W Brukseli zakończył się wczoraj proces przyjmowania tego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Finlandia ma aż 1340 km granicy lądowej z Rosją. Jej członkostwo będzie wzmocnieniem zdolności do kolektywnej obrony, szczególnie Litwy, Łotwy i Estonii. Siły zbrojne Finlandii od lat współpracują z państwami Zachodu. Ostatnio zdecydowały między innymi na zakup 64 amerykańskich samolotów F-35. Czytamy. W Rzeczpospolitej dzisiejszej, tutaj Rzeczpospolita zajmuje się również tematem Finlandii w NATO. Witamy Finlandię w NATO. I takie bardzo dane techniczne, bardzo szerokie są na pierwszej stronie ujęte. Szczegóły tego wejścia Finlandii w NATO i też perspektywy tej obecności Finlandii w NATO, jakie to są szanse, no, z czym się wiąże ta obecność Finlandii w NATO, tutaj na stronie 8, ale również, uwaga, o podwyżkach. No, kto by nie chciał dostać podwyżki, prawda? Prezydent sypnął podwyżkami. Niektórzy pracownicy kancelarii głowy państwa mogą liczyć na wyższy wzrost płac niż reszta budżetówki. 16% o tyle poszły w górę maksymalne zarobki dyrektora w kancelarii prezydenta. Dzisiaj zajmuje się tym Wiktor Ferfecki. 18 900 zł to najwyższe dopuszczone przepisami wynagrodzenie przysługujące dotąd dyrektorowi generalnemu w Kancelarii Prezydenta. Ta kwota wzrosła do 21 tysięcy. To wskutek zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników kancelarii, które 20 lutego podpisał Andrzej Duda. No, szanowni państwo, nie ma co ukrywać, ale dobry menadżer musi mieć dobre wynagrodzenie, żeby nie chciał wyjeżdżać za granicę naszego kraju, więc chyba warto, a praca wyjątkowo odpowiedzialna. Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza dzisiaj zajmuje się na pewno nie... A tak, Zełenski w Polsce mały nagłówek to jest, Angelika Borys uwolniona, okej. I w zbożowym potrzasku, to już za chwilę, no sędziowie na straży wyborów. Tym zajmuje się dzisiaj Gazeta Wyborcza. Już ponad połowa komisarzy wyborczych powołanych przez PKW to neosędziowie, którzy swoje awanse i stanowiska zawdzięczają obecnej władzy. 95 komisarzy wyborczych powołała w ubiegłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza. Większość z nich objęła stanowiska we wtorek wraz z końcem kadencji dotychczasowych komisarzy. Zgodnie z prawem wprowadzonym za rządów PiS kandydatów na komisarzy wskazał PKW minister spraw wewnętrznych. Powoływany na 5-letnią kadencję komisarz jest pełnomocnikiem PKW wyznaczonym na obszar województwa lub jego część, a także zwierzchnikiem urzędników wyborczych. Dzisiaj czytamy właśnie o tym w Gazecie Wyborczej. O Zełenskim w Polsce. Przywódca walczącej Ukrainy przyjeżdża, by powiedzieć Polsce i Polakom dziękuję. To na stronie 7. Na stronie 10 Angelika Borys uwolniona. Prezes Niezależnego Związku Polaków na Białorusi odzyskała wolność, ale niewiele ponad to wiadomo. Kontakt z nią jest mocno ograniczony. Mówi nam jej zastępca w związku. To na stronie 10. I uwaga, do świąt wielkanocnych rolnicy czekają na spełnienie rządowych obietnic, czyli tytuł w zbożowym potrzasku na stronie 12. Tym zajmuje się dzisiaj Gazeta Wyborcza. To wszystko, jeśli chodzi o przegląd prasy. Patrz na zegar. 7:51 na naszych zegarach, a to oznacza, że już za chwilę krótka przerwa, a po przerwie pierwszy gość. Urszula Rusecka, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, będzie Państwa i moim gościem. Będziemy rozmawiać dzisiaj na pewno o wizycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce, o Finlandii w NATO, a także o sytuacji rolników oraz o tej kampanii, która chyba już trwa, a wybory coraz bliżej, bo za kilka miesięcy, a czas szybko mija przecież. Potrójne espresso, tutaj Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość, Karolina Pawlicza, Nowa Lewica o 8:30, o godzinie 9:00 Andrzej Iwaszko, o 9:25 Łukasz Szesina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, będzie Państwa i moim gościem. Serdecznie polecamy. Dzisiaj wydanie specjalne na antenie Telewizji Republika. Do godziny 11:00 jesteśmy z Państwem.